Sponsorem jest sklep komputerowy Lechcom, ulica Konery 9 w Lubaczowie, dostawca kas i drukarek fiskalnych w powiecie lubaczowskim. Zapewnia kompleksową obsługę, oferuje sprzedaż drukarek i kas fiskalnych wraz z oprogramowaniem, a także szkolenia z obsługi oraz przeglądy ustawowe, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Chciałbym też kilka słów do pana radnego Depelskiego, nie do niego, ale odpowiadając na problemy, które poruszył problem mieszkańców w tym momencie. Chciałbym jednoznacznie powiedzieć, że to tempo jest w poprzednich latach dobre. Nie mówię, że takie bardzo duże, ale i uspokoić jednocześnie, że na przykład ten remont drogi 865 czy 867 nie będzie trwał 6 lat. My rzeczywiście, jakbyśmy tylko go mierzyli tymi środkami, które teraz wkładamy, to tak by mogło być, ale główny strumień środków będzie szedł z nowej perspektywy finansowej i w okresie 3 lat do zakończenia tej kadencji proszę upatrywać w tym główne nakłady, które tam się znajdą. Dziś zajmujemy się oczywiście też przygotowaniem inwestycji, tak jak tu mówiłem i pokazywałem, i także oczywiście będziemy uruchamiali czy obwodnicę Narola, prawda, czy inne środki, czy inne odcinki, ale też chcę powiedzieć, że podchodzimy do tego kompleksowo. Od Jarosławia aż do Bełżca i oczywiście także do Choryńca i do przejścia w Domierzu. Chcemy, żeby te odcinki były wyremontowane, bo rzeczywiście dużo zrobiliśmy, ja tak uważam, ale płyną stamtąd ciągle, jak gdyby te uwagi, spotykamy się z tym, ale tłumaczymy, pokazujemy to, co chcemy robić. No, przypomnę ostatnie nasze działanie związane z wspólną marką Roztocza. Podjęliśmy taką decyzję z województwem lubelskim, prawda, do tej pory mówiło się Roztocze tam lubelskie, podkarpackie, prawda, wschodnie, tam południowe, prawda, chcemy z tym skończyć i chcemy razem z województwem lubelskim promować tą markę, ale i także poprawiać jakość infrastruktury na tym Roztoczu, bo ta wspólna marka i ten porozumienie nie wiąże się tylko wyłącznie z promocyjnymi działaniami, prawda, tak to, żeby tak rozumieć. Chcemy, aby to Roztocze mogło być finansowane, jeżeli chodzi o infrastrukturę turystyczną i też działania promocyjne z Polski Wschodniej. To jest program, który w swoich regulacjach ma taki zapis, że muszą dwa województwa się do pewnych działań zgłosić minimum, prawda, żeby to były sieciowe projekty. No i tutaj to jest najlepszy moment. My dziś tym porozumieniem się do tego przygotowujemy. To porozumienie wysyłamy do ministerstwa, wysyłamy założenie, jak to będzie wyglądało. Robimy audyt, który pokaże, jak to robić jednocześnie, jakie braki w infrastrukturze turystycznej uzupełnić. Także to jest to działanie. No, na pewno ważnym elementem, jeszcze raz powiedziałem, jest ten remont tej drogi. Powiat lubaczowski nie posiada drogi krajowej, to my o tym wiemy. Odnoszę się do tego węzła Korczowa. Ja myślę, że istotniejszym dzisiaj z punktu widzenia komunikacji z Roztoczem i z powiatem lubaczowskim jest węzeł Jarosław, prawda, jarosławski, żeby można było dojechać do Lubaczowa, do Bełżca, do Narola, prawda, Bełżec oczywiście poza naszym województwem, ale na tym kierunku tam do drogi krajowej. A jak gdyby tą Korczową, no zakładam, że to jest jakaś druga kolejność i na ten moment jeszcze tam jak gdyby nie planujemy. Tam jest droga powiatowa przez Wielkie Oczy, prawda, no, tam by należało po pierwsze się pokusić o to, żeby zmienić jej kwalifikację i dopiero potem byśmy mogli inwestować. No chyba, że to chodzi o poprawienie jakości drogi powiatowej, to też jest oczywiście możliwe, ale ja mówię, no dla nas koncentrujemy się na Jarosławiu, taka prawda, bo wiemy, że to jest ważniejsze z punktu widzenia dojazdu do Rzeszowa, do autostrady A4,
Myślę, że to jest istotne i później jeszcze tam do drogi S74 także to poprawi jak gdyby dostępność powiatu. No i oczywiście też przygotowywana będzie dokumentacja na linię kolejową. Ona jest też istotna z punktu widzenia, ja mówię, tej siarki, o której pan radny wspomniał. Wiemy, że jest to jakaś tam nadzieja. Myślę, że środki, które trafiły na szpital, które trafiają na, że tak powiem, ważne wydarzenie związane z festiwalem kresowym. Ostatnio też współpracujemy z Muzeum w Lubaczowie i też tam przekazaliśmy środki, myślimy tam o jakichś wspólnych działaniach. No i też uzdrowisko, no to gigantyczne, uważam, fundusze. No nie chcę mówić, że to jest rzecz, która, że tak powiem, no, wystarcza, jest ponad miarę. Na pewno potrzeby są, to się zgadzam z tym, ale ten strumień środków, który płynie do powiatu lubaczowskiego, na Roztocze i też jak gdyby usytuowanie tego obszaru w naszym takim zainteresowaniu, prawda, i w działaniach, w częstotliwości wyjazdów, spotkań. No, tam się spotykamy z dużą aktywnością samorządów i ludzi, organizacji pozarządowych, to jest cenne, także myślę, że ten obszar absolutnie nie należy tak mówić, że będzie skansenem, prawda, czy grozi mu, że będzie skansenem. Jest to naprawdę miejsce coraz bardziej otwarte i coraz bardziej ważne z punktu widzenia no nawet tej jakości życia, o której mówimy, prawda, bo w tej formule też się, tej naszej inteligentnej specjalizacji jakość życia też się ten Lubaczów tam nam mieści.